można utrzymywać takiego pastora, jeżeli to jest sprawy człowieka i rzeczywiście on służy swojej społeczności. Bracie, jeśli jesteś pastorem, to Ezechiela ja 30... nie jestem. No to ja nie jestem bądź pastorem. królem i aniołem ze Słowa Bożego, bo pastorzy skończą... Ja nie jestem pastorem. To jest bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialna funkcja i Nie, to jest bardzo... fałszywa funkcja, bo nie ma pastorów w Słowie Bożym, tak jak pionierów od Świadków Jehowa stoją na stojaczku i głoszą Jehowę, tak? Także są aniołowie, są uczniowie Chrystusa, są bracia i siostry nie dopisali i są, mamy królować, tak? Objawienie 50 na ziemi mamy królować, nie nad ziemią. Także ja mam teraz tytuł anioła, objawienie 21:12. Mam tytuł ucznia Jezusa, Mateusz 23:1-8, bo jest jeden nauczyciel Chrystus. Mam tytuł jednego z 24 starszych, objawienie 19:4, tak samo jak apostoł Piotr był starszym w cierpieniach dla Chrystusa. Także Słowo Boże, tam jest dużo ciekawych rzeczy, ale też jest przekłamane. Każdy przekład mówi pod siebie, tak? Ale masz ducha prawdy i czyste serce, to Chrystus ci się objawi właśnie w Jego prawdzie, w duchu prawdy, no. No dobrze, to dziękuję Wam za telefon, dziękuję za dobre słowo, za dzielenie się słowem. Jesteś tam we dwoje, czy jest jeszcze ktoś? Bo Abraham jest. No, jeszcze jest nieczysty. Człowiek, który 7 lat z domu nie wychodzi, bo system diabła go zastraszył, wiesz? 33 lata temu żona mu z córką wyjechała do Niemiec na 2 miesiące i nie wróciła do dzisiaj. Ale ja myślę, że powinien też wziąć sobie do serca, że Bóg na stronach słowa mówi do nas wielokrotnie, żeby nie żyć strachu, nie bać się. No to może pomódź się za niego. To jest Mieczysław Herba i pomódź się za niego, a jesteś mężem Bożym, na pewno zadziała. Dobrze, tak. Dziękuję Ci. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i błogosławieństwa Bożego i niech się Wam tak stanie wedle Waszej woli. Dzięki bardzo, braciszku. No, dziękujemy za rozmowę. Miłego dnia życzymy.